W psalmie 59 jest napisane tak. Dawid się modli i mówi: ratuj mnie od złoczyńców i wysłuj mnie od morderców, bo to czyhają na życie moje, wspierają się przeciwko mnie możni. Chociaż nie zawiniłem, nie zgrzeszyłem, Panie. Chociaż jestem niewinny, pędzą i ustawiają się. Wiecie, demony, one objawiają się nam jako ktoś, kto coś może, bo możni. To jest napisane, że zbierają się przeciwko mnie możni. Wiecie, diabeł chce pokazać mi i Tobie, że on coś może. Dlaczego on tak robi? Dlatego, że jeżeli on daje nam różne impulsy, różne znaki, różne zachowania ma, że on coś może w naszym życiu i my to łykniemy, my to przyjmiemy, to my jesteśmy ugotowani. W ogóle to jest kłamca i ojciec kłamstwa. Chcę, żebyście to zrozumieli. Raz na... To jest kłamca i ojciec kłamstwa. Diabeł to jest kłamca. On kłamie, pokazując nam przez różne rzeczy w naszym życiu, że on coś może. Natomiast jeżeli my przyjmiemy to, że on coś może, to on będzie mógł. Diabeł będzie mógł tyle, na ile my mu uwierzymy. Diabeł może zrobić tyle, na tyle, na ile my mu uwierzymy. Wiecie, byłoby to prostsze dla nas, gdyby on po prostu przychodził i mówił nam pewne kłamstwa, no i my, jako cudowni teolodzy, wszyscy ludzie duchowi, ultracharyzmatycy, byliśmy w stanie to wszystko szybko trzasnąć, ale tak nie działa. Wiecie, on przychodzi i on pokazuje nam przez różne naciski na nasze emocje, różne zdarzenia, rozumiecie? Przez szereg różnych rzeczy. On nam mówi, że coś może. Mogę Cię dotknąć, mogę Cię zabić, mogę Cię zniszczyć, mogę Cię zatrzymać. Ale prawda jest zupełnie inna. To jest kłamstwo. 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 Jeżeli Ty nie poddasz się temu, przy tym największym nacisku, który jest na Ciebie i Ty staniesz twarzą w twarz wobec niego, powiedz, kłamiesz! Kłamiesz! To wtedy on ma absolutnie wytrąconą broń z ręki. Diabeł nic nie może zrobić. On natomiast jest fachowcem od kłamania, że coś może. Ja przez 10 lat siedziałem po różnych więzieniach, tam byli różni ludzie, którzy byli oszustami nad oszustami. Mitomani opowiadali różne rzeczy, jakie oni mogą zrobić. Mnie ludzie straszyli, że mogą mi coś zrobić, kiedy byłem w świecie. Potem, kiedy się nawróciłem, wierzący mnie straszyli. Chyba najwięcej mnie wierzący straszyli. Gdzie ja skończę? Co ja pójdę? Bez przerwy dostajemy informacje. Sny po prostu mają. Miałem taki sen. Nie wiem, co on może oznaczać. Chodzi o to, że jesteś zwiedziony. Rozumiesz? Do Agaty piszą informacje o tym, że ona jest zmanipulowana przeze mnie, że jestem czarownikiem i tak dalej, wie. Cały czas jest straszenie. Skończysz w piekle, skończysz w piekle, skończysz w piekle. A ja piszę, coś ta Bozia sława mówi. Bo to mówię Bozia tam z tobą. Bo ze mną jest Bóg. A za twoją głową stoi Bozia. Jakaś kłamliwa konstrukcja duchowa, która mówi Tobie, żebyś mnie straszył i myślisz, że ja Ci uwierzę, że Ty coś możesz. Ja bym nic nie może. Nic nie może. Nic nie może zrobić. Wiecie, dlaczego nic nie może zrobić? Bo to my jesteśmy synami i córkami Boga żywego. To my jesteśmy dziedzicami Wszechświata. To nam przychylny jest kosmos. Nam, a nie diabłu. To my jesteśmy w stanie odwrócić każde jego kłamstwo. To my, o ile nie uwierzymy Jemu. 5 dni temu dostałem informację od jednego ze wstawienników, że Marek Cypliński będzie miał wypadek samochodowy.
Daliśmy informacje do stawienników, modlili się, nakazaliśmy w imieniu Jezusa, ustanowiliśmy w imieniu Jezusa, mieliśmy autorytet w imieniu Jezusa. Wczoraj Marek uderzył w skałę samochodu. Obrócił się kilkakrotnie. Zatrzymał cały ruch na autostradzie. Maleńka rysa na drzwiach. A Marek nie miał nawet siły. Dlaczego? Wiecie dlaczego? Bo diabeł to kłamca. Ale Słowo Boże mówi, że świadectwem Jezusa jest Duch Proroczy. To znaczy, że my możemy powtórzyć za świętym Pawłem, że jego, czyli diabła, zamysły są nam co? Dobrze znane. Czyli on nie może nas zaskoczyć, on nie może przyjść do twojego życia i powiedzieć, mogę coś zrobić. W gacie możesz narobić. Nic nie możesz mi zrobić. Jesteś nikt i nic nie możesz. Nie posiadasz mocy sprawczej do mojego życia. Dlatego, że ja jestem w, gdzie? W Chrystusie. Jestem bezpieczny. Jestem otoczony Chrystusem. Nie przyjmuj kłamstw diabła. Jeżeli do tej chwili coś torpeduje twój umysł, jakieś okoliczności, jakieś zjawiska, jakieś emocje uderzają w ciebie i pokazują ci w sposób bezpośredni lub podprogowo, że diabeł coś może, to teraz, kiedy będziesz wielbił Boga, powiedz: Jezus, ja ogłaszam, że on nic nie może, a tobie diabeł przypominam, że jestem synem Boga, że jestem córką Boga. Nie ma żadnej władzy nad moim życiem. To jest prawda, którą dzisiaj uwalniaj, kiedy będziesz wielbił Boga. Ojcze, dziękujemy tobie za to, że ty jesteś z nami przez cały czas. Że czy śpimy, czy czuwamy, to ciarno wiary, które jest złożone w naszym duchu, rośnie i wydaje owoc. Ojcze, uwielbiamy ciebie. Ojcze, my czcimy ciebie. Ojcze, my jesteśmy w tobie poddani. Ojcze, nie ma dla nas żadnego niebezpieczeństwa. A diabeł nic nie może w naszym życiu. Poddamy cię, Jezus.
Bye.
My uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Cię. My podnosimy Twój tron, podnosimy Twoją chwałę, podnosimy standard Twojego zwycięstwa. Uwielbiamy Ciebie. Prawdą, która zamieszkałaś w nas. My uwielbiamy Ciebie. O, uwielbiamy Cię. Wynosimy Twój tron, Twój majestat. Twój majestat jeszcze. Podnosimy do góry. My wzywamy Twoje potężne imię.
majestacie swym.
jeśli widzisz, że wolny ty swój czas spędzasz na bezproduktywnych rzeczach, na rzeczach, które nie budują królestwa, a z drugiej strony modlisz się, aby Duch Święty wzbudzał pragnienia, aby był ten przepływ, to chcę ci powiedzieć, że jeśli jesteś zawalony rzeczami ze świata, to nie możesz być wypełniony niczym świeżym. Jeśli nie chcesz tych rzeczy, to wołaj dziś do Boga z całego serca. Wołaj tak, jak miałbyś urodzić. Wołaj tak, jakbyś dzisiaj miał skończyć świat i od tego będzie zależała twoja nagroda w niebie. Tak dziś wołaj do Boga, do twojego Zbawiciela. Powiedz, odrzucam wszystko, co zajmuje mi miejsce, co brakuje moje życie. Wrzeć tym, że miesz twoje pragnienia. Wrzeć tym, że jest nagród z całego serca, z całej swojej siły, z całej swojej duszy. Thank you.
Jesteś naszym powietrzem. Jesteś naszym życiem. Umiłowany nasz. Kochamy Ciebie. Niech namaszczenie łączy się z prawdą w nas. Niech namaszczenie poszerza. Niech Twoje namaszczenie poszerza kolejne przestrzenie w życiach ludzi. Ja modlę się o to, aby świadomość Ciebie była coraz głębsza, aby pragnienie było coraz większe, aby głód Ciebie był coraz głębszy. Ja modlę się, Ojcze, o szerokość i głębokość, Ojcze, o szerokość i o głębokość. Poszerzaj i pogłębiaj święte potężne duchy. Pogłębiaj i poszerzaj. Pogłębiaj i poszerzaj. Paliki naszej namiotki. Pogłębiaj i poszerzaj. Ты не вкрылся, ты не вкрылся, ты не вкрылся, ты не вкрылся.
Yeah.
Wiary, wiary i złoty!
brać na warsztat nasze dusze. My będziemy współpracować z Twoją prawdą. Nie będziemy nic zostawiać w naszym życiu, co jest lewe. Nie będziemy zwalać odpowiedzialności na Ciebie, ale ze szczerych swoich serc będziemy brać się za robotę. My bierzemy odpowiedzialność nad naszym ogrodem. Bierzemy odpowiedzialność nad naszymi świątyniami. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś z nami. Dziękujemy Ci za Twoje namaszczenie, które pozwala nam pracować na duszach naszych. Będziemy się uświęcać, będziemy się zmieniać. Będziemy uczyć się zależności od siebie wzajemnej. Ty powiedziałeś, że jesteśmy wzajemnie zasilającymi się stawami. Ja modlę się, Ojcze, o teraz takie połączenia w Kościele. Ja modlę się, aby teraz w duchu następowały zmiany, które będą miały przełożenie na fizyczność. Ja dziękuję Ci, że to jest zmiana na pułapie serca. Uwielbiam Ciebie. Zostałeś jeszcze ochrzczony w Duchu Świętym. To wyjdź teraz tutaj do przodu. Jeżeli nie mówisz w innych językach jeszcze, nie prorokujesz, pismo dla Ciebie jest niejasne. Rzeczy zostają na pułapie intelektu. Wyjdź teraz. Święty Duch Cię wypełni. Jego umów Cię wypełni. Wypełni każdego z tych, którzy przyjmą Ciebie. Uwielbiam Cię, Boże. Ty powiedziałeś, że będą Ci świadkami. Ojcze, ja teraz w imieniu Jezusa uwalniam namaszczenie do bycia świadkiem. Świadek Jezusa! Świadek Jezusa! Chodzący w mocy Świętego Ducha. Chodzący w mocy Świętego Ducha. Hamarakata safaralara padre. Holy Spirit. Świadek Jezusa! Teraz! Świadek Jezusa! Kto jeszcze potrzebuje? Podchodź do mnie. Bliżej tutaj. Chodźcie tutaj, żebym widział. Holy Spirit, Świadek Jezusa. Święty Duch. Widzisz ich. Maradary Jesus. Wypełniaj Twoją obecnością. Teraz. Teraz. Zbudzaj. Zbudzaj w nich Twój ogień. Twój ogień. Twój ogień. Twój ogień! Twój ogień! Twój ogień! Twój ogień! Ojcze! Niech oni śnią o szerzeniu Twojego Królestwa! Ojcze! Ja wzbudzam! Wzbudzam obdarowania! Ja wzbudzam teraz, Ojcze! Ja wzbudzam teraz! Ojcze! Ojcze, niech oni modlą się w innych językach! Ojcze, niech oni śpiewają w innych językach! Ojcze, niech oni myślą teraz w innych językach! Ojcze, w imieniu Jezusa, niech moc z nieba ich przenika. Niech moc z nieba ich przenika. Tak, Duchu Święty, to Twoi świadkowie. To Twoi świadkowie. Makarolo, saka, petese, nemenere, lofa, kadasera, marlada, kada, Jesus. Remana, praise, kada, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Holy, sekedelar. Holy, Lord, please, give it to Jesus.
powoli na refrazy, kiedy nalaję dzieci. Ojcze, niech oni jako świadkowie Twoje płoną od dzisiaj, Ojcze. Niech oni płoną. Niech oni płoną. Niech oni płoną, Ojcze. Niech oni płoną. Macharala, kasawara, makata, sakara, matasa, kedera. Ojcze, ja otwieram ich usta teraz. Ojcze, w imieniu Jezusa. Gdziekolwiek się pojawią, Ojcze. Gdziekolwiek się pojawią, Ojcze. Ojcze, gdziekolwiek się oni pojawią. Ojcze. Gdziekolwiek oni się pojawią. Powiedz do Niego, Duchu Święty, wypełniaj mnie. Niech Twoja moc przenika mój umysł, emocje, decyzje, ciało. Duchu Święty, powiedz, ja chcę Twoich darów. Powiedz, ja chcę Twoich obdarowań. Ja zabiegam o Twoje obdarowania teraz. Powiedz, Ojcze, ja chcę teraz. Powiedz, Ojcze, ja przyjmuję przez wiarę jeszcze większe obdarowania. Ojcze, Ty mnie powołałeś i Ty mnie wyposażyłeś. Bierz przez wiarę. Bierz przez wiarę teraz. Nie przez uczucia. Bierz przez wiarę. Makarolo desere menana hora. Hori klory desera rada sanie deresis. Słudzy Boga, obdarowani, wyposażeni. Miłość czasu, który nikt nie wyrazi mocą słów. Yeah.
Yeah.
Przenikaj naszą duszę. Przenikaj naszą duszę. Przenikaj naszą duszę. Odrzuć.
służba na Jego, na Jezusa. Kiedy myślałeś o zmianie, towarzyszyła temu panika. Ta panika od Ciebie odeszła. Nie strach. Nie będziesz już odczuwał odczucia paniki. Twarz Jezusa była czarno-biała. Taki mocny kontrast był czerni i biały. Widziałeś ją dlatego w ten sposób, bo będziesz od dzisiejszego dnia widział o wiele ostrze. Będzie to dla Ciebie jasne, co jest życiem, a co śmiercią. Będziesz miał wyostrzone, rozróżniane. Święty.
Yeah.
jeszcze. Religijnej świętości od takiego poczucia.
religijnej świętości, czegoś, co zostało włożone do ludzkich głów i nazwane świętością. A to jedynie religijna farsa. Prawdziwa świętość, ona daje nam otwartość na Boga. Otwartość. Prawdziwa świętość nie boi się tego, co zrobi Bóg. Prawdziwa świętość nie patrzy z boku na to, co się dzieje. Prawdziwa świętość jest chętna, aby iść dalej z tym Bogiem. Nie zadaje zbędnych pytań. To prawdziwa świętość. A fałszywa świętość, ona zawsze patrzy z boku. Porównuje swoje odczucia z tym, co widzi wokół. Wiem, że byli tu dziś uwalniali ludzie o takiej fałszywej świętości. Odczujesz to niebawem. Staniesz się jakiś taki bardziej swobodny. Mniej kontrolujący środowisko. I bardziej odważny. Uwielbiamy Cię, Ojcze, za to. Dawid powiedział, kielich mój przelewa się. Zostawiasz stół przede mną, a kielich mój przelewa się. Nasyć się aż do przelania dzisiaj. Przez wiarę, nie przez uczucie. Podporządkowywana zupełnie Twojemu świętemu duchowi. Twoja krew, która nie zawodzi, ona obmywa wyobraźnię ludzi. Niech ona służy teraz, Ojcze. Ucz ludzi, jak mają z niej korzystać. Spotykaj się tam z nimi, Duchu Święty. Masa katarysyjna, lejka katarysyjna, z nimi. Niech powstają obrazy w ludziach, Ojcze. Obrazy, Ojcze. Niech widzą w duchu, Ojcze. Niech widzą w duchu, Ojcze. Ojcze, umieszczaj ich tam. Umieszczaj ich tam w tych miejscach. Kolara, lara, te, kledere, de koro, lodo, kondro, de redesiras. Eremali wielki kilo lodu, dokonywała stanie. Niech to się poszerza, Ojcze. Niech poszerza się. O, jest taki rewizja. Ojcze, niech wyobraźnia ludzi oczyszczana będzie teraz wszelkich pesymistycznych wyobrażeń, Ojcze. W imieniu Jezusa ja przeklinam każdą farownię pesymizmu ludzi. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ja usuwam pesymizm z myśli, z emocji. W imieniu Jezusa. Wszechświat jest Ci przychylny w ogóle, jest Ci przychylny.
Wszystko, co stworzył Bóg, jest Ci przychylne. 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 Zobacz to teraz. Nie jesteś człowiekiem walki. Ty nie jesteś człowiekiem, który się musi zmagać ciągle. To jest Ci przychylne wszystko. Spójrz na to z tej strony. Władanie w Chrystusie to nie jest walka ciągła. Słowo Boże mówi, że On ma o nas dobre myśli. I dalej Słowo Boże mówi, że jesteśmy myśli Chrystusowe. A więc tak naprawdę Jego myśli to dobre myśli. Więc jeśli masz złe myśli, to nie są to Jego myśli. Każda zła myśl nie pochodzi od Niego. Usiądź w swojej wyobraźni razem z Chrystusem na tronie i zobacz, jak Ci jest wszechświat przychylny. Przychylny. Nie myśl o walce. Myśl o władaniu. Nie myśl o walce. Myśl o władaniu. Uwielbiam Cię, Duchu Święty. Uwielbiam Cię, Duchu Święty. Kiedyś myślałem, że jak On mi otworzył drogę do nieba, to ja się będę musiał przepychać na tej drodze. No to nie trzeba się przepychać. Nie trzeba się przepychać. Tam nie trzeba być ostrożnym. Tam można jechać pełną prędkością. Masa katese, nene, mere, lacha, kadasa, barady, nene, manechoka, detese. Korela, rame, nena, varase, bo ja, który stworzyłem koniec, stworzyłem i początek, geneze, bene, rela, orado, deka, de, lomane, merase, lomono, sa, bo ja, który jestem drogą, ustanowiłem też zasady tej drogi, kiedy patrzysz na mnie, widzisz te zasady, bene, rela, olade, zegede, urala, ma, desi, genera, reniena, hona, mase, nie bój się zasad tej drogi, nie bój się zasad tej drogi. Ważne decyzje. Dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję Ci, że myślą odważnie, Ojcze. Halleluja. Uwielbiam Cię za to, że ludzie tutaj myślą odważnie, Ojcze. Halleluja. Ojcze, niech oni zarażają tym innych ludzi wokół. Ojcze, w imieniu Jezusa. Niech zarażają Cię, Ojcze, ludzi. Dominuj Twoimi myślami. Dominuj teraz. Dominuj. Każda Twoja myśl, którą uzbroisz w wypowiedziane słowo, ona do Twojego życia
sprowadzi każdy aspekt Bożej woli. Każdy aspekt Bożej woli. To, co zostało przed założeniem świata przewidziane do Twojego życia w całym swoim potencjale, zostanie ściągnięte poprzez Twoje dominujące myśli. Uzbrój je potem w słowa i mów tak jak On powiedział. Lepsza jedna silna myśl niż tysiące rozmydlonych małych rzeczy w głowie. Lepsza jedna silna myśl, bo ona ściągnie to, co Bóg dla Ciebie przewidział. To jest nasza odpowiedzialność. Odpowiadamy. To się nie dzieje bez nas. Przyjmując Jezusa jako Pana, stałeś się władcą swojego życia. Nie szukaj Go ciągle, czy On jest i czy Ci pomaga. Ponieważ On jest w Tobie przez cały czas. Hallelujah.